dobry Wilku, dobry wieczór w półfinałowym odcinku Tuningu GTR-a. Dzisiaj jedziemy do Wrocławia oklejać GTR-a. I tak dzisiaj dowiecie się, jaki będzie kolor GTR-a. Niektórzy, którzy wbili na Instagrama i na stronę Elite Studio, już wiedzą jaki kolor, ale bardzo mała garstka. Lecz dzisiaj dowiedzą się kurczę wszyscy. Powiem wam, że jestem mega zachwycony, nie mogę się doczekać. Na razie jesteśmy w trasie, powoli sobie lecimy. Dla nas to jest 2,5 godziny, wy dojedziecie tam w 2 minutki, więc już tutaj łapkę szczel za to. No, mam nadzieję, że git. No i pamiętaj oczywiście o tym, że rozstrzygnięcie konkursu w dzisiejszym odcinku, tego pierwszego. No i oczywiście kolejny konkurs. Tak, co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie giveawayowym? W każdym odcinku Saszy wygrywasz. Czaisz? No to musisz subskrybować ten kanał, strzelić lajka. Chodzi na to, że teleportujemy się do Wrocławia w 5 minut, nie? No za to już możesz strzelić. I napisać śmieszny lub kreatywny komentarz. Na podstawie tych trzech kategorii wybiorę kolejnego zwycięzcę w kolejnym odcinku. A teraz już gratuluję obecnemu zwycięzcy, który w tym odcinku dowie się, co wygrał. No to co? Teraz datuję intro, a my powoli człapiemy do Wrocławia. Bardzo blisko, zostało tak naprawdę, bym was nie skłamał, 40 km. Zwolniłem teraz z oczywistych przyczyn, żebyście w ogóle mogli mnie słyszeć. Ale z naszym tempem będziemy tam za jakieś 10 minut. I powiem wam, że osoby, które oglądały całą serię, wielkie dzięki. Pamiętajcie, że to jest odcinek półfinałowy, niedługo szykuje się finał. I naprawdę nie mogę się doczekać tego finału. GTR będzie wyglądał naprawdę wyjątkowo. Jeszcze nie widziałem takiego GTR-a w Polsce. Widziałem taki, dwa projekty takie widziałem. Dwa. Rozumiecie? Znalazłem dwa zdjęcia, dwóch GTR-ów na całym świecie wykonanych w ten sposób i tą folią i tym kolorem. Naprawdę. Są podobne, ale to nie jest to, co bym chciał uzyskać z tego koloru. To inne kolory, innych marek, które za którymi nie przepadam, a akurat tutaj w KPMF. No, ja pierdziele. Widzieliście kiedyś chrom, który nie jest chromem? Nie wiem. I połysk, który nie jest połyskiem? Teraz to połączcie i macie rodzaj tego. To jest tak jak kiedyś powstała satyna. Będzie mat, po prostu zwykły, bez połysku i satyna po środku. Satyna jest świeżym wynalazkiem tak naprawdę. To kilka lat ma. I to jest właśnie coś nowego. Coś, co zapewne za jakiś czas wszystkie inne marki podłapią i będzie: o, my to też mamy, my to też mamy. Powstanie jakaś nazwa na to specjalna. Cholera wie. Chromopołysk? Chrompłysk? What? Chrompłysk, o. Zaraz dojrzemy do Elite Studio, też się nie mogę doczekać. Pamiętajcie, chcecie trochę bardziej postalkować przed odcinkiem finałowym, to posiedźcie na Elite Studio, bo tam będą podpowiedzi. Więc koniec się chcemy wbijać, ale to tylko dla tych, którzy tak siedzą, tak i po prostu nie mogą, nie wiecie o co chodzi, nie? Do tego, że takich maniaków tam możecie sobie wbijać. No i moje mordeczki. Bo ja tak stwierdziłem, że w tym odcineczku, że to jest taki półfinał, już obejrzeliście tyle odcinków z tej serii i osoby, które właśnie obejrzały każdy odcinek, naprawdę wielkie dzięki. Kurczę, jest mi strasznie miło, że
na tym YouTubie, gdzie naprawdę jest dużo twórców, dużo różnej twórczości, właściwie wszystkiego, różnej maści, wybierać moje filmy i oglądać je priorytetowo. No, że tam dużo osób napisało, mówią, że Sasza, ale po co ty dajesz prezenty co każdy odcinek, nie? Co każdy odcinek, bo chciałem to rozwinąć. Bo my nie rozumiemy, to bez sensu, co będziesz tam jakieś tam grono widzów przekupywał. A ja mówię, że macie troszeczkę złe do tego podejście, bo chciałem się wytłumaczyć do tego konkursu, właśnie dobrze to napomknąłem. Tak zmienimy temat, więc właśnie chodzi o te podziękowania dla was, że właśnie wy tu jesteście. Teraz o co w tym biega, o co w tym biega? Jak dobrze wiecie lub nie wiecie, mam nadzieję, że wbiliście sobie tutaj informację na kanale. Tu jest informacja, tam jest taki dość obszerny opis, który zbliża do nowych użytkowników tego kanału, kim jest Sasza. Ale starzy widzowie wiedzą, że ja tak naprawdę wychodzę z wiejskiej, biednej rodziny. Jestem tak jakby pierwszym pokoleniem, które wyszło, zaczęło zarabiać i tak jakby ciężką pracą doszło do czegoś. Tyle lat to zajęło, ale się udało. Ja jestem osobą, która idzie dalej, tak? Czyli moi rodzice coś tam ruszyli, poszli do przodu. Ja się odciąłem w wieku 18 lat, już dawno temu, poszedłem w swoje. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że to jest pierwsze pokolenie, które uciekło, wiecie, no z tych czasów, gdzie nie było nic, tak? Ja, może powiedzmy, miałem szczęście w nieszczęściu w tym, że nie mając nic, spotkałem na swojej drodze wielu dobrych ludzi. Mam takie coś i bardzo lubię dawać, nie oczekuję nic zbytnio wiele w zamian. No co, tutaj musicie dać tylko lajka, subskrypcję, w sensie śmieszny komentarz, który mnie rozbawi, żebym na jakiejś podstawie mógł was wybrać, tak? Ale po prostu kocham dawać, sprawia mi to mega radość. Dlatego też na przykład jest Sasza charytatywnie, ta moja seria i tak dalej, nie wiem, co chodzi. No kurde, kocham dawać, mi to sprawia radość, mi gdzieś pomagali. Ja lubię dawać, dzielić się tym, co mam. Mi w życiu starcza na wszystko, jest okej. Nie jest tutaj, ani nie jest gdzieś tu. Jest tak alright, nie? Wiecie, że moje życie opiera się głównie na samochodzie, tak? To jest nawet najważniejsze. Pomijając moją przepiękną kobietę, motoblog. No, i moją rodzinę oczywiście. Co pozdrawiam, jak oglądają. I tak, no, taka jest prawda. Chłopak ze wsi miał mało, dostawał, pomagali mu i teraz robi dokładnie to samo dla wszystkich. I też nikt nie musi być biedny albo bogaty czy coś, dla mnie prezent dostanie każdy. Każdy, który po prostu weźmie udział w konkursie, da kompleks, subskrypcja, czy to tam wymyśliłem najprostsze, to dostaje ode mnie ten prezent i tyle. I tyle. No, ci, co są starszymi widzami, wiedzą, że ja tych kurwa giveaway to już robiłem. Ja taki mały jupiterek byłem. Teraz nie było czasu ostatnio, bo to dużo rzeczy było do robienia, ale teraz się za to biorę. No. Pamiętaj, że pod koniec tego filmu w końcu jest zwycięzca, nie? Dobra, ja chyba za dużo tutaj gadam, bo to normalnie się rozgadają, normalnie konwelansy. Pizda, ogień, natłoki, jedziemy do Poznania. Tak musi być. Poznania, Wrocławia, przepraszam bardzo. Chociaż bądźmy przed czasem, tak? Bądźmy przed czasem. I nie oszukujmy się, ponieważ zanudziłem. Widzimy się na miejscu, trzymajcie się, cześć. Moi widzicie, dojechaliśmy. Jest nawet furgona, Elite Studio. I dojeżdżamy właśnie pod samą bramę. Chłopaków chyba jeszcze nie widać, jeszcze chyba nie wiedzą. Dobra, to co? Pokażę wam, jak wygląda to miejsce, bez zbędnego gadania. Która tutaj nas pomogła materiałem i bez których na pewno tak sobie się nie udało. No właśnie! Kurczę, no to co? Robimy to z mojego kata i co? Pokażemy wam tą folię, bo naprawdę jest zastanawiam, że wszyscy czekacie. To co, pokażemy? Czekaliście na to ponad półtora miesiąca, żeby dowiedzieć się, jaki kolor folii KPMF w końcu wybraliśmy. To co? Wojtek, czyń chorzy. Mam nadzieję, że to tutaj wytrwało, wiem, że każdy już... Tak, to ten kolor. A teraz zobaczcie, jak będzie się mienił. Thank you.
Moi widzowie, zaraz rozstrzygnięcie konkursu na końcu odcinka, więc zostań koniecznie, obejrzyj do końca. A my się powoli żegnamy z tego miejsca. Kolejny odcinek będzie już finałowy. Mam nadzieję, że nie możecie się doczekać tak jak ja, bo ja tu siedzę jak na szpilkach. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Tak myślę. W afterscenach. Dzisiaj ogłosimy pierwszego zwycięzcę pierwszego konkursu. No jak już na pewno wiecie, w każdym odcinku można wygrać. Musi dać lajka, komentarz i subskrypcję. No komentarz musi być śmieszny, żebym na jakiejś podstawie cię wybrał. Tyle. Czaisz? No banał, nie? No i dzisiaj będzie pierwszy zwycięzca. Dla tych, co nie wygrają, nie przejmujcie się. W każdym odcinku można wygrać, więc powodzenia w kolejnych odcinkach. Pierwszy produkt. Perfumy do samochodu. Takie jak normalnie masz na siebie, nie wiem, Paco Rabanne, czy co tam sobie psikasz, pyk. Tak samo psikasz na samochód. Co, samochód gorszy od ciebie? Firmy Adbel. Do tego mikrofibra do samochodu. Właściwie to tam do ręki troszeczkę można wsadzić i to działa zarazem jak mikrofibra i jak rękawiczka. Też od firmy Adbel. Hojni są bardzo, ja bardzo to szanuję. I do tego, żeby było coś, no wiesz, no że pierwszy wygrałeś. Kominiarka, w której występował Sasza na kanale Joker. Zadowolony? A wygrał komentarz, jak go przeczytałem, to po prostu skisłem, no. No dobra, no to lecimy. Nasz komentarz. Na górze róże, na dole kredens. Nie umiem rymować. Turbo sprężarka. No jak ja to przeczytałem, to mało nie skisłem. No ale Pixel, to było tak głupie, że aż mnie rozśmieszyło, nie? Gratuluję wygranej. Dla reszty powodzenia. Konkursie w kolejnym odcinku. I to by było tyle. A GTR wygląda zarąbiście. Odcinek finałowy. Wszystkim mam gacie pospadają. I wiecie, co będziecie robili. Wiesz, co będziesz robił. Strzała.